Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Kończyłem ostatniego vloga w tym miejscu, w Poroninie, w górach, polskich górach, pod samiutkimi Tatrami. Tam widać gdzieś góry w oddali. Mam nadzieję, nie wiem czy widać czy nie. Ja widzę, kamera może tego nie oddać, ale są, uwierzcie mi. I co? Pozytywne nastawienie do dnia, pozytywne nastawienie do życia. Myślę, że to jest idealne miejsce do tego, żeby zacząć tego vloga. Jeszcze w Polsce właśnie, jeszcze tutaj w Poroninie, jeszcze w górach. I pokazać Wam, jak będzie wyglądała moja podróż z Polski do Rumunii. Dzisiaj jest piątek, jak nagrywam. Będą jeszcze trwały jakieś przygotowania do podróży. No i zobaczycie, jak to wszystko będzie przebiegało, tak? Na razie jest deszcz. Deszczowa pogoda. Myślę, że Poronin, jak to się mówi przysłowiowo, płacze i będzie tęsknił po prostu, że stąd wyjeżdżamy. Także tak to jest. No i co? Myślę, że vlog podróżniczy właśnie specjalnie na tym rodzinnym kanale może być ciekawy. Życzyłbym sobie tego i zobaczycie sami, jak będzie. Dlatego serdecznie Was zapraszam. No i co, słuchajcie, jestem w Krakowie, dojechałem, pada deszcz, cały czas pada, pogoda jest barowo-łóżkowa, trzeba przyznać, jestem na ogrodzie, tutaj u moich rodziców w domu. No i co, czas teraz podjechać na stację benzynową, zatankować się, przygotować auto zatankowane do drogi na jutro. Tutaj stoi biały Jul zaparkowany, lusterko, żeby ktoś mi tutaj nie zahaczył. No i co? Trzeba wsiadać do samochodu. A, tylko jeszcze otworzyć go, no. Myślałem, że może umyję samochód. Ale nie jest mi to dane z powodu pogody, deszczu. Także trudno. Nie ma sensu myć go jak pada, tak? I co? Podjadę teraz na tą stację. Zobaczymy, na którą muszę się zastanowić. Która jest najbliższa, gdzie mają właśnie gaz. Przejeżdżam teraz koło cmentarza Rakowickiego, jest i po lewej stronie, i za chwilę po prawej. I tak zdecydowałem, że podjadę, tutaj będzie stacja BP, na której zatankuję i gaz, i trochę benzyny dotankuję, bo będzie mi też potrzebna. No i co, i taki jest plan, tak? Tutaj zobaczcie, cmentarz po jednej stronie, po drugiej. Tak, filmuję trochę nieudolnie. No ale jest jak jest. Po prawej stronie jest właśnie stacja BP, na którą wjeżdżam. Mają tutaj gaz w ogóle? Mają. Po ile ten gaz jest? 2,91. Taka cena średnia. Tankowałem 2,79 tutaj przed wyjazdem do Zakopanego, ale na innej takiej stacji, bardziej osiedlowej, ale już zatankuję tutaj. Różnica taka, no, nie jest zbyt duża w cenie. Tu się wjeżdża właśnie na stację. No i co? I jadę pod te dystrybutory, bo tak, muszę wszystko zatankować, co mi jest potrzebne, żeby dojechać do Rumunii. Jak ten samochód odjedzie, to sobie podjadę, żeby zatankować. Tutaj po prawej będę miał dojście do benzyny, a tam dalej jest stanowisko do gazu. Okej, będę mógł tutaj zatankować. Jaka ta benzyna? 95, tak? 95 zatankujemy. Nie wiem, ile litrów? Zobaczymy. Tak, żeby wystarczyło. No i trochę boli, jak się patrzy na licznik, jak to zapiernicza. Jak zapiernicza ten licznik, no ale muszę zatankować chociaż z 10 litrów. 10, dobra, jeszcze trochę. Dobra, niech będzie 12 litrów benzyny. Odwiesimy. I tutaj Wam pokażę, mam taką redukcję, którą się przykręca do tego, żeby zatankować pistoletem gaz. Także podjadę sobie teraz, żeby mieć bliżej do gazu. Dobra, tutaj się ten pistolet tak zakleszcza. No i co? Aha, bo tu jest tak dzwonek. Ja nie chcę dzwonka, tylko tankowanie. Dobra, tankuję. Tankuję, no i zobaczymy, do pełna. Gaz musi być do pełna, benzyna nie musi być, ale gaz trzeba zatankować. No i zobaczymy zaraz, ile tego tutaj wejdzie. Proszę bardzo, nie byłem wcale pusty. 75 zł, 26 litrów wyszło. No i co? Można odpinać. Zawsze jest taki efekt. Dobra. Odkręcam w lew.
No i idę teraz zapłacić, no bo jednak trzeba. Okej, jestem zatankowany, wracam teraz do domu. Zajechałem. Później będę tutaj aranżował wszystko, co jest w bagażniku, bo jest na razie bajzel. Mam kurtkę zimową, jakieś różne inne rzeczy, ale zobaczcie, woda leci. Zobaczcie, co tu mam. Masło. Tyle, kupiłem masła. Masło ekstra 83% z Mlekpola. 3,19 kostka masła w Kauflandzie, a w Rumunii w Lidlu najtańsze masło 11 lejów, czyli jakieś 10 zł. No to jest różnica, tak? Kupiłem 16 kostek. Część będzie dla nas, część dam też teściom. A dlaczego nie? Niech mają. Także tak to jest. Dobra, zamykam to. Butelkę trzeba wziąć, żeby wyrzucić. Bo tu już jakaś resztka wody. No i co, wiecie co? Jeszcze tutaj, okej, pójdę jeszcze na ogródek. Powiem wam parę rzeczy. No i później będziemy się dopiero słyszeć rano, ale jeszcze nie kończę. Tutaj sobie stanę na ogródku. Myślę, że będzie mnie na pewno słychać, bo mam dobre nagłośnienie. Co? Aha, to wyrzucę za chwilę. Zrobiłem zakupy dzisiaj, ponieważ powiem wam, że pewnych rzeczy nie ma w Rumunii, jak na przykład pierogi. Wziąłem takie ruskie oraz pierogi z kapustą i z grzybami. Tych ruskich kilogram, a tych drugich pół kilo. Byłem jeszcze kupić kaszankę, ponieważ Anna sobie zażyczyła, że bardzo lubi, dlatego też to kupiłem. Kupiłem masło orzechowe, bo tutaj jest w sumie w dobrej cenie też zawsze w Polsce. Oprócz tego te masła, co widzieliście, tak? Byłem w takim sklepie ekologicznym na placu Imbramowskim, gdzie kupiłem ekologiczną wegetę. Tak, tam kupiłem też taką mąkę pszenną ekologiczną, soczewicę kilogram czerwonej i żurek, tak, bo żurku też nie mamy w Rumunii. No i co? Aha, paprykarze byłem kupić jeszcze w Biedronce Szczecińskie, bo tego też u nas nie ma. Tak, także ogólnie takie jakieś zakupy, jakieś tam czekolady, no bo zawsze przywożę też z Polski, jak jestem, tak? Także tych zakupów jest trochę. Tam jeszcze parę jakichś innych dupereli, tak? Tak zwanych. No i co? Będę to później pakował. Pokażę wam, jak już będę zapakowany. Ale tak, część rzeczy trzymam w lodówce, część rzeczy na takim korytarzu w domu, bo tam jest przeważnie chłodno przed wejściem, tak? No i co? A resztę, no to będę jutro gdzieś tam organizował rano albo wieczorem, zobaczę. Wy to zobaczycie, jak będzie poranek. A plan jest taki, że rano o godzinie 7 spotykam się z Martą na dworcu kolejowym. No i jedziemy wspólnie do Oradea, tak? Jak będzie przebiegała trasa i cała nasza podróż, no to wszyscy zobaczycie. Także widzimy się rano. No i dzień dobry, jest ranek następnego dnia. Samochód zapakowany, pokażę wam, jak to wygląda, bo no jest trochę tych bambetli, można tak to nazwać. Tu jeszcze musi wejść do tego Marty bagaż, tak? No i co? I jeszcze ten chłopak się jutro zapakować, który jedzie z Oradei. Miałem zapytanie od jakichś innych ludzi, którzy chcieli jechać z BlaBlaCara. Miała jechać Larisa z miejscowości Żilo, to jest na trasie no po prostu do Bukaresztu z Oradei. I dobrze, że ja jej się zapytałem, bo ona mi napisała, że ona ma dużą walizkę, taką dużą walichę. Ja szczerze mówiąc ten, i jeszcze ktoś też mi pisał właśnie teraz wiadomość, że no, że tam byśmy zaaranżowali po rumuńsku jeszcze ten. Ktoś mi pisał jakąś, mam taką większą walizkę. Nie wiem, powiem wam, że okej, ja rozumiem, że każdy chce podróżować, że każdy chce gdzieś dojechać. Ale ja nie jestem taksi bagażowy. Jadąc z Polski, widzicie, ile wszystkiego jest, ile mam rzeczy do zabrania. Jeszcze Marta też ma swoich rzeczy dosyć sporo. Nie wiem, gdzie ten chłopak to wszystko spakuje. I będę musiał to wszystko gdzieś zaaranżować. Także, bo nie ma miejsca na wielkie walizki. Jak ktoś chce wielką walizkę, to trzeba jechać pociągiem, trzeba jechać autobusem, a nie jechać BlaBlaCarem, tak? Może ktoś sobie wziąć plecak podręczny, ewentualnie tą taką, powiem wam, walizkę do tego, jak to się nazywa, jak jest taka mała do luku bagażowego, no to taką gdzieś tu jeszcze wcisnę, ale takie, no to sorry, nie da się. Także ludzie są trochę bez pomyślunku, tak, trochę niepoważni, jeśli chodzi o te bagaże. No ale co zrobić, nie wiem, czy kogoś jeszcze tam znajdę sobie z tego BlaBlaCara, mam jedno
teoretycznie miejsce wolne, bo nigdy nie biorę komplet osób, żeby jechali wszyscy, w sensie kierowca i cztery osoby, bo to jest po prostu za ciasno. Żeby było wygodnie sobie usiąść dwójkę z tyłu, jedna osoba z przodu, tak, i wtedy można jechać. Żeby był jakiś komfort przejazdu, tak. Także zobaczymy, jak to będzie, jak to wszystko będzie przebiegało. Teraz jest przed godziną 7 rano, dochodzi już 7 i ja już dzwoniłem do Marty, która dojeżdża do Krakowa. Ona ma być planowo 7:10 i ja tak wyjadę stąd, żeby tam po nią zajechać, żebyśmy mieli te 15 minut, co jest darmowy parking, i się zmieścili w tym czasie i zapakowali te rzeczy i stąd wyjechali. Jak ktoś mi będzie mówił, że centuś z Krakowa, nie chodzi o 2 zł, które miałbym zapłacić za parking, tylko chodzi o czas, żeby nie chodzić jeszcze gdzieś po automatach, nie szukać, nie płacić i ten, po prostu te 15 minut to jest takie idealne, jak Marta przyjedzie, żeby spakować te rzeczy, wyjechać i jedziemy tak, jak mamy jechać, a nie chodzić po parkometrach i szukać drobnych i gdzieś tam płacić za parking. Także taki jest plan. No, dokładnie. Także co? Wsiadam już do auta, no i co? Za parę minut odjeżdżam i jadę po Martę. No i co, ja już dojeżdżam do dworca, tędy będę za chwilę wjeżdżał na parking, na płytę główną. Zawsze tutaj, jak jeździłem jako kierowca Ubera, to odbierałem też pasażerów z tego miejsca. To był taki punkt, taki checkpoint. No i co, i Marty jeszcze chyba nie ma, ale wyjechałem wcześniej. Ja to jestem taki, że nie wiem, no po prostu nie lubię też, jak ktoś na mnie czeka, jak ten, nie wiem, zobacz, jak i nie będzie długo, to po prostu wyjadę z tego parkingu na chwilę i wjadę ponownie, żeby nie płacić i tyle, nie? Nieraz też tak robimy. Dobra, zobaczymy. No i tutaj są te szlabany. No i będę musiał sobie otworzyć jakoś i wziąć bilet. Dobra, podjedziemy, tak? Trzeba powiedzieć, dworzec. Wyjeżdżamy bilecik. Dobra. No i co? I trzeba wjechać. I prawie, jak tu zaparkowałem, to zadzwoniła Martusia, że już idzie, także jest dobrze. Ustawiłem nawigację na Jurgów, ponieważ bardzo lubię to przejście graniczne w Jurgowie. Jeszcze tam przed samą granicą jest taka stacja benzynowa, gdzie zawsze dotankowuję gaz, żeby mi już starczyło do samej Oradei, ponieważ unikam tankowania na Słowacji, na Węgrzech, gdyż jest zbyt drogo. Zwłaszcza na Słowacji, gdy ceny są w euro. No i tak to jest. Jeszcze obrócę kamerę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda ten parking i zejścia do dworca. Taki parking, biały JUL, który stoi zaparkowany. Tutaj są takie windy, którymi można zjechać, schody też ruchome. No i tędy się idzie do dworca. Idzie Marta. Już wam ją pokażę. Cześć Martusia, witam cię serdecznie. Dawaj, dawaj plecak, ja ci pomogę, bo to ciężkie, ty masz tyle rzeczy. Właśnie ten idzie do... Ten idzie... Nie, to mam jedzenie. To masz do samochodu. Do samochodu, tak? Dobra, no to idziemy pakować, to zobaczysz, ile ja mam rzeczy. Ja robię vlogi, tak. Vlogi na kanał rodzinny, biedna. Ale masz mniej tych plecaków niż brałeś ostatnio, nie? Mam tyle samo. Tyle samo? Aha, lżejsze są. Dobra, już pakujemy. Dobra, jesteśmy zapakowani i możemy już ruszać w drogę. Tutaj siada Martusia. Tak, tak, jasne. Torebeczka i bilet, który muszę gdzieś tam odbić, jak będziemy wyjeżdżać. Dobra, i można ruszać w drogę. I teraz chwila przerwy. Dojechałem z Martą. Jesteśmy na stacji Cyrkul. Tutaj stacja za mną, tak. Dotankowałem trochę gazu. Także już teraz starczy do samej Oradei. Piękny widok na góry. W ogóle przejdę tutaj, żeby wam też pokazać. Marta poszła jeszcze gdzieś tam chyba do łazienki czy coś, nieważne. A ja tutaj czekam na nią. No i będziemy za niedługo ruszać. Popatrzcie się, jakie góry. Tam takie ładne góry. Tu stoi jakiś zaparkowany samochód. Ale taki widok normalnie. Coś pięknego, coś pięknego. My będziemy właśnie jechać w tamtą stronę. Ja zawsze zatrzymuję się na tej stacji. To jest blisko granicy przejścia w Jurgowie, tak? I to jest zawsze takie fajne miejsce, żeby tutaj się dotankować na sam koniec, na wyjazd z Polski, tak? Także tędy tutaj zawsze jest właśnie taki postój. I tutaj widok na stację.
tam gdzieś w oddali jest cennik, ale nie wiem, czy będzie widać. Gaz tankowałem po 3,03. No i proszę bardzo, jest tutaj Martusia, która zakupiła sobie prowiant. Co to masz, Marta, dobrego? Pokaż. Wegańskiego hot doga. Wegańskiego, tak? Wegański hot dog. Obrócę tu kamerę na ciebie i kawa. Ja mam kawę w domu sobie zrobiłem. Mam w kubku termicznym. Powiedz mi, jakie wrażenia w Polsce? Jak spędziłaś czas? Jak było? Naprawdę chcesz tego słuchać? Widzowie posłuchają. Gdzie mam patrzeć? No tutaj. Patrzysz dobrze. Jest okej. Znaczy, niestety aura nie dopisała. Zatem... Pogoda słaba, tak? Tak, siedziałam z rodziną. Mhm. Odwiedziłam paru znajomych. Tak, fajnie było? Ze starymi znajomymi zawsze jest fajnie pogadać, tak. Dowiedzieć się, co się dzieje. Tak. No, ale wiesz, no, pogoda była słaba, ja nie jestem z dużego miasta, tylko z takiego 120-130 tysięcy. Tychy, możemy powiedzieć. Tak. Mówią tychy dobre miejsce, ale dużo się nie dzieje. No więc tak minęło, na leniwie. Tak, wracamy do Rumunii. No. Właśnie tutaj sobie już wstawiłem, bo mamy hotel, pokoje dwa osobne, 4 godziny 50 minut i powinniśmy być na miejscu. No. Oczywiście jadąc bez przerwy, ale zrobimy jakąś przerwę, na pewno jeszcze gdzieś się zatrzymamy, także tak. Dobra. No to nic, smacznego ci życzę i za niedługo ruszamy w drogę. Właśnie przekroczyliśmy granicę, jesteśmy na Słowacji i jak przyjeżdżaliśmy, to zrobił się taki delikatny korek. Myślałem, że będą sprawdzać dokumenty, ponieważ stała tam straż graniczna. Okazało się, że jednak nie sprawdzali, pomachali takim lizakiem, żeby jechać dalej. No i co, przekroczyliśmy granicę, teraz się zatrzymałem na chwilę tylko, żeby nagrać i żeby wam powiedzieć. Ruszamy dalej w trasę. Dojechaliśmy na Węgry. Jesteśmy teraz, zaparkowaliśmy sobie samochód, żeby troszkę odpocząć, rozruszać kości. Idziemy na stację, może jaką kawę, do łazienki i tak dalej. No i czas na przerwę. Mamy w ogóle jeszcze godzinę 20 minut do tego, żeby dojechać do hotelu, do Oradea, także nie jest już daleko. Taka stacja MOL, na której się zatrzymaliśmy. Tutaj jest parking, ale jak tu zjeżdżałem, a tam jest wejście do stacji, to zatrzymałem się na takim zjeździe, gdzie ten nasz biały Jul stoi zaparkowany. Tam gdzieś koło ciężarówek, o tam widać. Ja nie wiem, jakie są ceny, jeżeli chodzi o forinty. Ciężko jest przeliczać tą walutę, ale toaleta kosztowała, to jak przeliczyliśmy z Martą, 2,50. Nie ma za darmo, trzeba było zapłacić 2,50 jakby, żeby skorzystać. Nie było znaczenia, czy ktoś jest klientem, czy nie klientem. My się akurat tutaj nie tankowaliśmy. Będę tankował się już do pełna w Oradei, tak? W międzyczasie jeszcze dzwoniła jakaś kobieta, która chciała zarezerwować przejazd. Teoretycznie zarezerwowała. Ja jej potwierdziłem rezerwację, ale ona chce dać znać do godziny 15, czy w ogóle z nami pojedzie z Oradea do Bukaresztu, także zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jak nie, no to będzie ona musiała anulować rezerwację. Nie wiem, jakaś dziwna taka była, w ogóle dzwoniła do nas, ten po rumuńsku rozmawiała, widziała, że tam dukaliśmy po rumuńsku, to ona na siłę ten nie chciała się po angielsku gadać, ale dobra, może nie umie. Myśmy się postarali, żeby się z nią porozumieć. No i co? Zobaczymy.
Teraz tak, dobra, w ogóle zostawię trochę to auto otwarte, niech się przewietrzy, żeby mu wpuścić świeżego powietrza. Tam jest ta stacja, tak, no i czekam na razie na Martę, zobaczymy. Chwilę tu jeszcze pobędziemy i mamy już niedaleko do Oradea. Jesteśmy w Rumunii, jak fajnie. Fajnie, Marta, że jesteśmy w Rumunii? Tak, no, dobrze, jaki entuzjazm widzę w tobie. Teraz stacja Lukoj, tutaj za mną jest butla. Zatankowałem teraz gaz, żeby mieć już na jutro przygotowane i mamy dosłownie parę minut do tego, żeby dojechać do hotelu. Pogoda nas nie rozpieszcza, pada deszcz w Rumunii. Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy do hotelu. Ten budynek za mną to jest Hotel Land. Tutaj często zawsze robiłem rezerwacje, jak się zatrzymuje właśnie w Oradea. Właściwie to ten hotel jest najlepszy. Jak to powtarzamy z Martą, Jeftin Shibun, co oznacza tani, tani i dobry. Lodówka się wyłączyła z jakiegoś powodu. Czemu się wyłączyła? O, wtyczka się odczepiła, ale w środku są te takie wkłady zamrażające, także będzie dobrze. Dobra, muszę zabrać sobie jakąś kurtkę, lodówkę i plecak ze sobą. Pokażę wam hotel na górze. No i co? Jestem już w hotelu. Pokoje zarezerwowane, tak? Ja mam numer 19. Na tym samym piętrze ma pokój Marta. Tam parę metrów ode mnie, tak? No i co? Obrócę kamerę, żebyście zobaczyli. Taki pokoik budżetowy, 120 lejów kosztuje takie coś, żeby wynająć, ale jest to po prostu dobra opcja, żeby mieć na jedną noc. Tutaj, co tutaj mamy, jak tą firankę się odsuwa, jest okno, widok z okna, otwórzmy okno, żeby się może trochę przewietrzyło. Taki widok z okna tutaj na osiedle mam, tak, niech się chwilkę przewietrzy w tym pokoju. Będzie ten lustro, w którym mnie gdzieś tam widać, telewizor, oni zawsze dają tutaj pilota, jak się wchodzi na pokój, tak, także dostałem pilot do telewizora. Tu już jakieś rzeczy swoje położyłem, łazienka, no, taka łazienka, aby się coś tam ochlapać, siku zrobić. Na jedną noc to zawsze może być taki po prostu na przetrwanie ten pokój, bez luksusów tak zwanych. Ja teraz sobie chwilę odpocznę, Marta też mówiła, że potrzebuje z 20 minut, zobaczymy co dalej, czy tutaj gdzieś pójdziemy na miasto, żeby się przejść, coś może zjeść. Zobaczymy, jak ten nasz czas będzie tutaj wyglądał. Tutaj jest parking, ja już nie wiem, czy go pokazywałem, czy nie, chyba tak. Jak żeśmy przyjechali. A tu jest Martusia. Dobra, idziemy gdzieś na miasto. Vlog się wyprawia. Tak, vlog się wyprawia cały czas. Tam idziemy na miasto. Chodź, przejdziemy się tamtędy. A ja już te ścieżki mam trochę wydeptane, trochę chodziłem już tędy. Pokażę też, jak wygląda to osiedle. Osiedle w Oradea. Zaczyna padać deszcz. Pogoda nas nie rozpieszcza cały czas. I padało, jak jechaliśmy w ogóle już tutaj w Rumunii. Chyba na Węgrzech trochę już było też deszczowo, ale jest jak jest. Dobrze. Nam deszcz nie jest straszny, z cukru nie jesteśmy, więc się nie roztopimy. Tak, tacy słodcy. O, dokładnie. Tak właśnie rozmawiam tutaj z Martą i mówimy, że w centrum Oradea jest naprawdę ładnie i tam jest takie stare miasto i tak dalej, ale nie wybieramy się ze względu na tą pogodę. Za chwilę będzie też ciemno, chcemy odpocząć też trochę po podróży. I co, może kiedyś będzie lepsza okazja w lecie do tego, żeby pozwiedzać, a jest to na pewno nie ostatni raz, kiedy jestem w Oradea, bo tutaj zawsze jestem, jak wracam do Rumunii, tak? Także kiedyś nastąpi taki dzień, że coś tutaj więcej pofilmuję. No a teraz idziemy szukać po pierwsze bankomatu, a po drugie może coś gdzieś zjeść, jak się to mówi, coś wziąć na ząb, tak się mówi potocznie? Tak. Tak, okej. Okay. To, co mi się podoba, to zawsze są tutaj rumuńskie flagi, wiem? I czuję się faktycznie jak w Rumunii, bo w Polsce to ciężko uświadczyć polską flagę. Czasami się zdarzają. Nie mówię, że nie, ale tutaj są prawie wszędzie. I następny blok, zobaczcie, i też jest flaga rumuńska. Też tutaj sobie powiewa. Troszkę się skręciła, ale jest. I takie osiedle w Oradea, takie bloki, trochę bidne. No wygląda to miasteczko jak wygląda.
to jak mówię, ładniej i bardziej atrakcyjnie jest tam w centrum. No a tutaj to są takie typowe blokowiska. Tak właśnie patrzymy, tam jest przedszkole po lewej stronie. Chyba tak jak Gradynica, to przedszkole. A po prawej jest restauracja, do której może właśnie pójdziemy. Ja tutaj bywałem parę razy, jak byłem w Oradea i to jest po prostu taki lokal, który jest niedaleko oddalony od hotelu, paręset metrów na piechotę, żeby nie szukać gdzieś daleko. Tutaj jest wejście i zaraz zobaczymy, co mają dobrego. Byliśmy w tej restauracji, zamówiliśmy sobie z Martą makaron. Ja miałem taki z mięsem carne de vite, czyli z wołowiną, tak? Dobrze się wyrażam po polskiemu, po polsku. A Marta miała wersję taką wegetariańską. Także tak to jest. Idziemy teraz jeszcze w poszukiwaniu bankomatu. No i co? Zobaczymy ten. W ogóle cały czas pada ten, a w Bukareszcie jest 20 stopni, bo Mariusz, który nie pojechał z nami, to wysyłał Marcie właśnie zdjęcia i jest tak ciepło, w krótkim rękawku sobie chodził. No nie do wiary. A tutaj jest deszczowo w Oradei. Dobra. Idziemy zgodnie z mapą szukać, gdzie można wypłacić gotówkę. Jesteśmy właśnie w sklepie Profi i tutaj jest bankomat, gdzie można wziąć gotówkę. Wracamy właśnie do hotelu. No bo co tu robić właśnie? Więcej, tak? Marta, chciałaś coś dodać? Jak ci się podobała Oradea w ogóle? Dobre miasto? No to nie urywa. Nie urywa, tak? Centrum jest ładne, ale dzisiaj tam się nie wybieramy ze względu na pogodę. Tu jest tak sobie, nie? Takie blokowiska, tak to... Ale mają fajne daszki takie. Takie daszki, skośne. Takie skośne, nie? Jak w Sybiu coś widziałem, no. Nie? Mhm. Taki górski klimat. Górski klimat. Mimo, że bloki. Dobra, no to chodźmy już do hotelu pomału. Bo... Ale to jeszcze nie koniec filmu, jeszcze będę nagrywał. Myślałem, że zakończę ten film w dniu dzisiejszym, ale myślę, że nie. Mam pomysł na to, żeby nagrywać jeszcze jutro, żeby jeszcze kontynuować, gdzie idziemy. Ja znam drogę, żeby iść. Znam drogę, bo ja tutaj już chodziłem nieraz, tak. No i wiem, jak trafić do hotelu z powrotem bez mapy. Tak, a na dzisiaj to wydaje mi się, że wystarczy nagrywania i odezwiemy się dopiero rano. Także to jeszcze nie koniec. Zostańcie razem z nami. No i dzień dobry, jest poranek przed godziną 6 rano w Oradea. Ja jeszcze tutaj przygotowuję się, tak? Muszę spakować parę rzeczy, ale niedużo. No i co, trzeba będzie zbierać się do auta. Muszę iść do lodówki, która jest na dole przy recepcji. Tam sobie zostawiłem. Kiedyś trafiłem na taki pokój, w którym miałem lodówkę. Teraz okazało się, że nie ma w tym pokoju, więc jedzenie zostawiłem po prostu tam. Poprosiłem, czy można zostawić. Już kiedyś tak robiłem, także nie było z tym problemu. Lodówka tutaj jest duża taka. I ten, co wam miałem powiedzieć? Cristiano, którego miałem zabrać, zrezygnował w ostatniej chwili z przejazdu. Byłem na niego bardzo zły i zdenerwowany, bo nie robi się tak, żeby w ostatniej chwili ten, bo różni ludzie się pytali, mogłem rozważyć inne opcje, to ten w ostatniej chwili zrezygnował. No coś jeszcze mi będzie pisał, boss, coś tam, ten, nagle boss. Nienawidzę czegoś takiego, nagle jakiś boss jestem. Nie jestem żadnym boss. To jest po pierwsze. Po drugie to napisałem mu, miałem różne myśli w głowie, jak mu napisać, a ja napisałem mu z kulturą, żeby natychmiast skasował ten przejazd i nie blokował miejsca. No i nie będzie blokował. Także tak to jest. Możliwe, bo mam zarezerwowany przejazd. Zabiorę jakąś dziewczynę z Sibiu, która dołączy do nas, jak nie anuluje, bo ja już nie wiem, czego się można spodziewać po tych ludziach. No ale to tak bywa. Trzeba się czasami z takimi rzeczami liczyć. Nie ma się co przejmować. Za niedługo idę tam po Martę. No i co? Ruszamy w trasę. No i co? Mam nadzieję, że mnie będzie choć troszkę widać, a przynajmniej powinno być mnie słychać na pewno. Pakuję rzeczy do samochodu. Byłem zabrać to, co potrzeba z tej lodówki, także już jest dobrze, tak? Oddałem klucz od pokoju pilota, bo oni zawsze dają pilota do telewizora, mimo iż nie oglądałem, ale to nieważne. I czekam na Martę, która potrzebuje jeszcze chwilkę tam czasu. Jak się zbierze, to dołączy tutaj. No i jedziemy
razem w trasę, tylko tak. Muszę jeszcze tutaj sobie ten plecak położyć. Różne rzeczy, tak. Czy tutaj coś jest, co by mi się miało zgnieść, czy nie bardzo? Nie wiem, chyba nie. No tak, ten plecak. Wodę, picie sobie schowam do tego, żebym miał tam przy sobie, jakby mi się nie zachce pić. I pakuję jeszcze lodówkę. Dobra, wszystko zainstalowane. Mogę zamknąć bagażnik. Mata przyjdzie, to ona miała jakiś chyba tylko plecak na siedzenie. Nie wiem, a jak nie, to jeszcze coś tu wsadzimy później do bagażnika, nie pamiętam. Nie ma problemu. No i co, otwarłem tu szkało, żeby się przewietrzyło, żeby pachniało ładniej. I trzeba za niedługo ruszać w drogę. Komu w drogę, temu w czas. Czy jakoś tak to było, tak? Więc jak coś będzie ciekawego, to się będę oczywiście do Was odzywał. Mamy przerwę teraz w trasie. Zatrzymaliśmy się w jakimś Pierdziszewie w Rumunii. Nie wiem, gdzie dokładnie, ale tu jest stacja MOL. MOL. I co? Kawa. Czas na kawę, żeby sobie po prostu umilić trochę podróż. Jesteśmy na jakimś pustkowiu. Widać tam chodzące psy jakieś przy stacji. Jechaliśmy w ogóle po drodze, to widzieliśmy rozjechanego kota. No i nie był to zbyt przyjemny widok i ogólnie to jest problem duży z takimi rozjechanymi zwierzętami przy drodze w Rumunii. Tak, zwierzętami. O, i tu psy przybiegły do nas właśnie. Jakiś biedny kulejący, no. Duży jest problem z takimi zwierzętami tutaj w tym kraju i no i co. Właśnie o tym rozmawialiśmy z Martą, a tutaj takie pieski, taki pieseł tutaj przyszedł. Biedny, głodny, pewnie biedny, głodny. Nie mam właśnie, żeby dać jakiegoś mięsa tutaj drugi, nie wiem, no. Tak to jest, taka rzeczywistość w Rumunii. Te psy są biedne, głodne, nawet nie pozwolą zjeść Marcie drożdżówkę, którą sobie kupiła na stacji. I co, Marta poszła, żeby im kupić jakąś kanapkę, bo normalnie, no co mi można zjeść? Ja nie mam nic takiego, co bym mógł je tutaj nakarmić. A te psy są naprawdę wyjątkowo głodne, widać po nich. O, otwarła mi się kawa, muszę uważać. Także, no zobaczymy zaraz, może jak im Marta da coś do jedzenia, to im się zrobi trochę lepiej. Ale niewiarygodne, że takie obrazki po prostu w Rumunii. Psy biedne, głodne. Coś niesamowitego. Marta ma dobre serce. Jest w aucie. Zamkłem, bo mnie nie chciały dać spokoju, to zamkłem. Ale one tu przyjdą jak ten. Marta ma dobre serce dla zwierząt. I ten, uciekły, ale może przyjdą, to wtedy byśmy im dali jakąś kanapkę tutaj. Co to za kanapki mi kupiłaś, Marta? Takie były. Takie jakie były, to takie kupiłeś, tak? Jakieś z jajkiem, jakieś tym, ale będą dla Rafała, bo one już nie będą za nimi gonić. No nie będziemy za nimi gonić, ale biedne psy głodne normalnie. A no. Były... Ale z tym jedzeniem, sorry. Nic nie szkodzi. Ale były przyjazne. No były przyjazne, tak. One nie chciały mi pozwolić ten... Tam, co teraz tam robią. No, tą drożdżówkę cały czas chciały, żebym im dał, ale drożdżówka twoja, tam poszły i coś robią, dobra, nie powiemy co te psy tam robią. I tutaj jeszcze taki widok na tą stację MOL, zaparkowany tir i takie pustkowie, na jakim tutaj zaparkowaliśmy. No ciekawe, czy te psy tutaj podejdą, czy je nakarmimy, czy nie, jak nie, no to wsiadamy i bierzemy te kanapki dla siebie, dla nas, w sensie, co Marta kupiła. Musi Marta uważać. Przyszły psy, wygłodzone. Dobrze, no to dostaną coś jeść. Cokolwiek, żeby... O, jak porwał biedny. Jak porwał biedny, głodny. Jakie głodne pieseły. Proszę bardzo, jesteś. Jakie to biedne stworzenia, no. A ten drugi co? Ten drugi czeka. Drugi czeka tutaj pieseł. Proszę bardzo. Smacznego. Smacznego w takim razie jedzcie. Nie mamy nic więcej, bo byście dostały. Ale chociaż coś zawsze. Chociaż coś zawsze. Smacznego w takim razie pieski. No i my ruszamy dalej w trasę.
Nocnej. Co jedziemy? Jesteśmy gdzieś na wysokości Sybiu. Właściwie to już minęliśmy. Mamy jeszcze 3 godziny 34 minuty do domu, 250 km. I powiem Wam, że w tym przejeździe, jaki teraz robimy, to nie trafiłem na jakichś ludzi sensownych z tego BlaBlaCara. Sami po prostu niepoważni ludzie, tak? Lara, po którą miałem pojechać do Sybiu, wjechać gdzieś tam w centrum, odwołała przejazd w ostatniej chwili. Odwołała, że nagle dla niej to jest za wczesna godzina. Nie wiem, czego się spodziewała dziewczyna też. Mówiłem i informowałem ją, że godzinę wcześniej do niej będę dzwonił, będę pisał, zanim się pojawimy w Sybiu. I tak też zrobiłem. Próbowałem dzwonić 4 razy na jej numer telefonu, nie odbierała. Wysłałem jej, Marta tutaj, mój pilot, wysyłała wiadomość na BlaBlaCarze, bo jest taka możliwość, wysyłała SMS-a, nie było żadnej odpowiedzi. Dopiero jak już właściwie minęliśmy ten skręt, gdzie się skręcało na Sybiu, to wtedy otrzymałem od niej wiadomość na BlaBlaCarze, że ona nigdzie się z nami nie wybiera, że dla niej, że jej to nagle nie pasuje. Także niepoważni ludzie w ogóle. Będę planował zrobić raczej film, żeby opowiedzieć też o tych różnych przypadkach z BlaBlaCara, ale to się pojawi raczej na tym drugim kanale, a tak sobie gdzieś tam serwuję te treści, co gdzie ma się pojawić. Teraz jesteśmy, zjechaliśmy z autostrady, jesteśmy, słuchajcie, gdzieś już w górach, jedziemy taką drogą, no i zobaczymy, jak teraz ta droga będzie przebiegała, jak się będzie jechała. Mam nadzieję, że będzie spokojnie, że nie będzie jakichś korków i że zajedziemy. Pokazuje niby na 14 do Bukaresztu. Zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy, mamy jeszcze 194 km. Zrobił się jakiś korek. Otworzę troszkę okno tutaj, żeby Wam pokazać za okna. Zobaczcie, w jakiej okolicy jesteśmy. Musimy chwilę poczekać. Mamy jeszcze w ogóle 2 godziny 46 minut do celu, do Bukaresztu, tam gdzie mieszka Marta, a później ja jadę do Popeszti-Lordeni, ale to jeszcze jest trochę czasu, niecałe 3 godziny. Na mapie nam pokazuje, że powinniśmy zajechać około godziny 14.07, ale będziemy na pewno później, bo jeszcze musimy się zatrzymać na stacji, żeby trochę dotankować gazu. A teraz czekamy, aż tu się zwolni ten korek i ruszamy dalej. Marta, jak tam podróż? Opowiadaj. Tu Cię pokażę w filmie, moja pani. Ale nawet... No, jak tam podróż? Dobrze, no, podróż w porządku, no. Tak? Niestety wykiwali nas... BlaBlaCara? To jest BlaBlaCara, ale ich strata. No, zdarza się. Jedziemy dalej. Jedziemy pogoda... dalej, tak? Pogoda... No, nie ma słońca, ale jest okej, okay, poza okay. Tym. Tak, teraz delikatne deszcze. Ale nie pada jakoś bardzo, nie? No i tak mnie nie... A dobrze, że mnie nie widać, bo... Widać Cię, ja tak? Cię widzę, tak? Aha, kurde, widzę, Bela. Widzę, coś widzą. Kurcze, Bela. Nie, dobrze. No, to przepraszam, jestem trochę taka... Niedospana. Wstaliśmy gdzieś 5.30, przynajmniej ja tak wstałam. Ja o 6.00 wstałam, ale... O 6.00, tak? Aha. No, to dobrze. Bo ja myślałam, że o 6.00 mnie budzisz, a okazało się, że mieliśmy o 6.00 jechać. Jestem ranny ptaszek. Że mnie obudzi o 6.00. Ranny ptaszek, jestem, dobrze. Ale teraz... Nie, no w porządku. W porządku. Idzie jakiś jest gość tam. Okay. Jakiś gość idzie i sprzedaje. No, sprzedaje jakieś łyżki, jakieś inne rzeczy tutaj. Nie. A ja nie mam gotówki. Nie masz gotówki. Ja też nie mam. Ale zresztą nie wiem, czy ja potrzebuję to, co on tutaj sprzedaje. Chyba raczej nie. Ruszamy dalej. Zobaczcie. Takie rzeczy. Powiedział, żeby nie filmować, tak? A, bo oni się tak trochę ten czasami... się ucieszył. A on myślał, że będzie w telewizji, dobra. A on nie będzie w telewizji, tylko będzie na YouTubie. Jedziemy.
chwila przerwy. Zatrzymaliśmy się na stacji Luko. Jesteśmy w miejscowości Rumnikowulcza. Mamy jeszcze ile do przejechania w ogóle? 177 km. 2 godziny 25 minut. Czekam na jakiegoś miłego pana, bądź też panią, która tu idzie i zatankuje, ponieważ samemu nie można. No i co? Słuchajcie, jestem w Bukareszcie. Odwiozłem właśnie Martę, wysiadła sobie pod domem, a ja jadę do mojego Popeștilu Ordeni. Mam 15 km do domu i pół godziny jazdy, no bo są oczywiście gdzieś korki. Chwilę wam tutaj pofilmuję, jak wyglądają jeszcze ulice Bukaresztu, bo tędy, no to nie przemieszczam się zbyt często, więc nie pokazywałem. Także takie osiedla, bloki. A ja zmierzam właśnie w kierunku domu. Ana już czeka na mnie z Karimem. Mama też jest z Anny. Mam im dać znać, jak dojadę, to pomogą mi zabrać bagaże, no bo mam ich sporo. No i wszyscy nie mogą się już też doczekać, aż ja dojadę i ja tak samo, aż ich wszystkich zobaczę. Zobaczcie, jaki autobus tutaj jedzie, ten taki elektryczny. Takie mamy stare autobusy, jakie jeżdżą jeszcze po Bukareszcie. Taki ten po prawej stronie. Jeszcze na skrzyżowaniu w prawo, na 11 km, 22 minuty do domu. Jeszcze chwilę coś tutaj pofilmuję, tak jak coś będzie ciekawego po drodze, ale pomału już będę kończył tego dzisiejszego vloga. Tak przez okno, zobaczcie, jakie tutaj kamieniczki stare, jaka architektura Bukaresztu. Ja zawsze powtarzałem, że jest to po prostu miasto kontrastów, bo no, są tutaj wszelkiego rodzaju budowle, jakie możecie zobaczyć i doświadczyć. A ja jadę tam prosto w kierunku Piazza Unirii. O, możecie zobaczyć jeszcze, jak to wygląda tutaj po lewej stronie, te kamienice. Tutaj idzie pani, która sprzedaje, nie wiem, zasłoniło ją auto, jakieś rzeczy. Często tak ludzie sprzedają przy ulicy po prostu różne akcesoria, kwiaty. Chcą sobie po prostu dorobić, no i szukają jakiegoś źródła utrzymania takiego dodatkowego. Jest, dojechałem do Piazza Unirii, przejeżdżam przez takie no, duże skrzyżowania, dwa muszę minąć, no i później już będzie w kierunku domu, także będzie po prostu droga już, muszę się skupić, jak tu jechać, bo powiem wam, to nie jest takie oczywiste, jest dżungla, jak się jeździ przez Bukareszt, trzeba uważać na wszystko i na wszystkich. Zwłaszcza, że kierowcy są tutaj bardzo specyficzni, jeżeli chodzi w ogóle o Rumunię, nie tylko o Bukareszt. No i trzeba mieć się na baczności, jak się po prostu jedzie. Dobra, no to jedziemy tu w lewo, będziemy w kierunku domu. 17 minut? Wydawało mi się, że będzie szybciej. No ale cóż, trzeba jechać, no to już są ostatnie momenty, kiedy muszę tutaj prowadzić. Taki jeszcze widok z okna na to Piazza Unirii. Tak się prezentuje, ja jadę tam na wprost. No i wiecie co, ja już będę kończył ten dzisiejszy film, nie ma co przedłużać. Tutaj jeszcze mógłbym trochę pofilmować, jak wygląda okolica, ale już po prostu wydaje mi się, że wystarczy na ten dzisiejszy dzień filmowania i w ogóle, tak jak mówię, chcę już jechać normalnie, nie skupiać się na nagrywaniu, tylko po prostu trafić do domu jak najszybciej i z tego miejsca podsumować ten dzisiejszy film, ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był interesujący, że wam się podobało, że podróż całą moją w skrócie, tak, by to zobaczyliście tam, nie wiem, w pół godziny czy 40 minut zobaczyliście i mam nadzieję, że była interesująca, tak, dla mnie to trwało przez 2 dni, także no, tak to wygląda wszystko w skrócie, muszę tu uważać, bo cały czas światła czy jakieś inne rzeczy mnie rozpraszają. No akurat teraz stanąłem na czerwonym świetle, także
To jest dobry moment właśnie, żebym tu już skończył sobie do Was opowiadać. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Oprócz tego zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę. No i co więcej? I możecie udostępniać ten czy inne filmy, tak? Tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa. No już nie mogę się doczekać, aż będę w domu.